Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica. Obrabujemy sobie w sumie chatkę Diego, czemu by nie? On nie będzie miał nic przeciwko. Jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku, to dosyć sporo w sumie zadań pobocznych wykonaliśmy, całą starą kopalnię ogarnęliśmy, już mamy poparcie Jana, jeśli o to chodzi. Trzymaj się. Zostało nam już w sumie tylko jedno takie bardziej główne zadanie, a mianowicie możemy się przespać do rana, a mianowicie pozbycie się Mordraga stąd oraz walki na arenie. Do walk na arenie, nie jestem pewien, jak to aktualnie wygląda. Bezproblemowo możemy to zrobić. Bo wiecie co? Pozbędziemy się wrzoda, żeby już nas nie zaczepiał. Hej! Teraz nasz ten. Powiedz! Teraz nas zaczepi. Będzie za nami łaził i nas wkurzał. Więc wyjdziemy sobie kawałek za miasto. Jeśli myślisz, że to się chyba nigdy nie zmieni. Mam już to dość. Nie mój problem. To miasto za stary obóz. Kiedyś takie sprawy załatwiłem. Idzie cały czas? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie, nie idzie. Myślałem, że to się skończy. Okej, dobra, walić go. Nie idzie, to nie. No, tak więc mamy walki na arenie. Nie jestem pewien, czy damy radę. Możemy spróbować w sumie. Ale nie chciałbym się tego. Tutaj jest snap. Mamy też 7 punktów umiejętności. O nie, niestety jest widok. Kati chciał obstawić walkę zamierzając szkolenie wojowników. No, będzie trzeba na pewno się nauczyć walki. Virgor Gorhanis oraz Karim. Możemy sobie zapisać. I spróbujemy na przykład. Pamiętam, że Karim jest najsilniejszy do pokonania. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Wyzywam cię na pojedynek na arenie. Wyzywam cię na pojedynek na arenie. Zabicie kogoś takiego jak ty nie przysporzy raczej chwały śniącemu. Stanę z tobą w szranki dopiero wtedy, ale jestem pewien, że wojownicy z nowego obozu... Mnie to nie dotyczy. Czekaj. Nie jestem już dość silny, żeby się stąd zmierzyć. Czy jest? Nie. Okej, ci nie możemy. A z Kirgiem? Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może na... Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Zobaczymy, może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. Dobra, zapiszemy sobie przed walką. I spróbujemy. Myślę, że może być ciężko. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Nie! Dobra, wrzut. Uspokój się. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ludzie zawsze gadają.
Dobra. To już się więcej. Facet ma dobra, nic nie robimy, no. Nigdy więcej tego nie prób. Więc nie ma, to jeszcze nie jest ten moment w rozgrywce. Zejdź mi z drogi. Gdzie możemy z nim zawalczyć? Mam już dość tej paplaniny. No to co? No to tak naprawdę mamy do dyspozycji albo udanie się do nowego obozu, albo do obozu na bagnie. Z Mordragiem. Możemy w sumie chyba pójść. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrag. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Zobaczmy, co on ma na handel. Kubek, troszkę rudy, wytrychy, strzały. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Moglibyśmy w sumie kupić i rudę. Od razu wiedziałem, że i wytrychy, i te strzały na przykład. Zobaczmy za jeden niewykończony miecz. To trochę złota, ale to byśmy mogli wziąć. Chleb na przykład i zrobimy tak. O. Naprawdę jesteś kurierem magów? Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. To się już nie powtórzy. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, czy mógłbyś mi pomóc? A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Nie no, siłą nie mamy szans. Ale chodźmy do nowego obozu. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź za mną! Nie zwracaj na mnie uwagi! A, nowa twarz! Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. Sorry, ale nie. To się chyba nie skończy. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją... Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. Sorry, szakal. Nie będziemy ci płacić. Nawet jak idziemy z Mordragiem, możemy pobić wrzoda? No, dobre pytanie. W ogóle czekajcie. Informacja ogólna, uprawianie zwierzyny. Mogę już ten... Pozór wieszczurów, zobacz sobie, co ci brzydew. Próbowanie szczurów, dobra, wszystkiego się nauczyłem, nie byłem pewny. Wejdziemy trochę do obozu i zobaczymy, czy możemy go pobić. Dobra, poszedł sobie. Z Mordragiem będzie dużo łatwiej się przedrzeć do nowego obozu, niż jakbyśmy mieli iść samemu. Przy okazji właśnie wykonamy to zadanie od Torusa. Ponieważ Mordrag, po tym jak już... tu trzeba będzie pójść do góry. Mordrag po tym jak już... Idziemy do nowego obozu, tam już zostanie. Okej, czyli pazurów pierwojadów nie można było usuwać. Do góry też później pójdziemy. W drodze chyba miniemy też chatkę Kavalorna. Z Kavalornem też na pewno byśmy chcieli zagaić. Czy moglibyśmy się nauczyć trochę strzelać z łuku? Kiedyś generalnie nie doceniałem łucznictwa w Gothiku, ale myślę, że chciałbym trochę rozwinąć się też w tym kierunku. Pamiętam, że jak pierwszy raz zagrałem w Kroniki Myrtany, które w sumie można też kiedyś ograć,
To właśnie zbudowałem sobie postać troszkę pod takiego łucznika i nawet przyjemnie się grało. No chodź, Mordrak. To nie było zbyt mądre. Więc myślę, że zrobilibyśmy takiego właśnie wojownika, który też coś tam z łuku potrafi. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O to co chodzi. A nie, nie idziemy tędy. Z tego co widzę, jest jeszcze jeden ścierwojad do pokonania. A nie, jednak idziemy, dobra, tylko Mordrak się troszkę zbugował, że tędy poszedł. Można było tam ściąć na lewo, po prostu. Na razie na pewno wykonamy zadania do wszystkich obozów, żeby się, żeby dołączyć. Bo generalnie można wykonać właśnie i dla starego obozu, i dla nowego, i dla obozu w Bractwie większość zadań i dopiero później sobie zdecydować, do którego chcemy dołączyć. Jeżeli chodzi o jedno zadanie w nowym obozie, to już niestety nie możemy go zrobić, ponieważ ono jest związane z tą listą od Jana ze starej kopalni. Wtedy Larec chce, żebyśmy oddali jemu, a nie do Diego. Więc to już akurat przepadło. Ale pozostałe zadania możemy zrobić dla dodatkowego expa oraz różnych nagród tej gobliny. Zardzewiały miecz. Okej, a goblin nic tam nie ma przy sobie. Ten też nie. To jest chatka kawalorna. Doświadczenie plus 10, mięso chrząszcza. Krawka z chrząszcza, zupa z pełzacza, wino, pałka. Mamy ryżówkę oraz dzbanek. Kawalor chyba zaczeka tą chwilę, jak pójdziemy sobie pogadać. Tfu, Mordrak. Jest właśnie kawalor, cień ze starego obozu, on jest myśliwym. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Okej, możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Łuki, poziom pierwszy, 10 punktów umiejętności i skradanie się. Okej, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje... Co tu masz na sprzedaż? Krótki łuk oraz łuk kawaleryjski. Wymaga na zręczność 12. Trochę strzał oraz bryłek rudy. Moglibyśmy w sumie rudę od niego kupić całą. I wytrych. W zamian za te niewykończone miecze. W ogóle nie wiem, czy coś się delikatnie nie zbugowało, bo przecież posprzedawaliśmy te miecze, a dalej je mamy w ekwipunku. Kilka strzał. Póki co myślistwo jest tak czy tak bardzo nieopłacalne. Do czasu aż się właśnie nie nauczymy strzelać oraz nie będziemy mieli większej zręczności. Na początkowych poziomach niestety to myślistwo jest takie kiepskie. Zręczności byśmy celowali myślę, że jest jakieś 81 punktów. Bo od 81 punktów mamy 100% szansy na trafienie przeciwnika. Jeszcze miejsce później poeksplorujemy, jak na przykład tą jaskinię.
tutaj wilk. Zobaczmy, ile bijemy w ogóle wilkowi. Wilk już cięższy przeciwnik. Skóra wilka oraz kły. Normalnie nic byśmy z niego nie podnieśli, gdybyśmy nie nauczyli się tych umiejętności myśliwskich. Tu też jest jeden łowca z nowego obozu. Młotek, bryłka, rudy, kubek. Ajdan, porozmawiajmy z nim. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Okej, nie możemy, czyli on prawdopodobnie mógł nas uczyć tego samego, co tam Drax. Dlatego nie mamy żadnych innych opcji dialogowych. A myślałem, że czegoś innego mógł też nauczyć. Wydaje mi się, że wszystkich umiejętności jeszcze myśliwskich nie posiedliśmy, że jeszcze później czegoś można było się nauczyć. Okej. Okay. Oj, ten goblin dużo nas uderzył. Powiedziałbym, że bardzo dużo. Tu jest skrzyneczka do otwarcia. Lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. Ruda, trochę wytrychów. I strzały. Zjedzmy sobie coś w ogóle. Potrawkę z chrząszcza, możemy tam od snafa. Trochę smażonego mięsa. Jakiś ryż. Jest w porządku. I tuż przed nami będzie zaczynał się nowy obóz. Najpierw będą pola ryżowe, a za nimi od razu będzie obóz właśnie najemników, szkodników, znany jako nowy obóz. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. O, w tym momencie właśnie Mordrak tutaj zostanie. W tej historii musi być jednak ziarno. I my jesteśmy... mamy wykonany ten quest od Torusa, nie? Żeby się pozbyć Mordraga ze starego obozu. Nie jestem pewien, czy tutaj jest coś ciekawego, chyba nie. I tutaj mamy już pola ryżowe, na których pracują właśnie zbieracze. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Tak, to możemy pomóc. Chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Rozmawiałem z ryżowym księciem. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Okej, okay, i teraz musimy
szukać właśnie różnych... Co tu robisz? Zbieraczy szukasz kłopotów? Dawać im... Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Przysyła mnie Lewus. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Próbuję nas przekonać. Możesz mnie wyszkolić tak, abym był równie silny jak ty? Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Samoobrona. Co samoobrony? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Żeby pokazać im, że niełatwo mną pomiatać. Żeby pokazać tym sukinsynom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukinsynów. Nie, drogi panie. To nie jest właściwa motywacja. No nie, przemyśl sobie to wszystko jeszcze raz. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Nie. Tak myślałem. No okej, okay, ci coś trzeba było wymyślić jakiś powód. Bierać. Przysyła mnie Lewus, przyniosłem ci wodę. Przysyła mnie Lewus, przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki! Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Tu jest kolejny zbieracz, tu też. Przysyła wodę? Mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Musimy roznieść każdemu wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Tutaj już wszystkie osoby. Nie pamiętam, czy ktoś tu jeszcze miał jakieś imię, czy wszyscy to byli tylko też zbieracze. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Przysyła mnie Lewus. O. Już poskipujemy sobie te dialogi. O, tu jest Rufus na przykład. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział... Chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. O, bandyci po prostu, nie? Przysyła mnie Lewus.
Przynoszę ci wodę. Dzięki, stary. W gębie mi już zaschło. Też jest zwykły zbierać. Też. Aż wodę. Zbierać. O, tu też ktoś jest z imieniem. Pok. To mnie Lewus. Przysyła mnie Lewus. Mam dla ciebie trochę wody. Dzięki. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. No, czyli niektórym widzicie, jest nawet lepiej tutaj. W sensie na polach ryżowych, generalnie w Górniczej Dolinie, niż w świecie zewnętrznym. Przysyła mnie Lewus. Mam jeszcze w ogóle jakąś wodę? Dwie sztuki. Piękne dzięki, no to dzięki, no to cześć. I jeszcze ty dostaniesz jedną sztukę. Przysyła mnie lewu. Więcej wody już nie mam. Dzięki. Więc możemy... Jezu, nie można tu wskoczyć. Więc możemy teraz się wrócić do Lewusa. Z tego co pamiętam, chyba trzeba będzie go pobić. Tak więc nie jestem pewien, czy dam radę to zrobić. Dlatego sobie na razie zapiszemy grę. Hej ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty! No, mamy teraz też nowy zbieracz choracy. Właśnie woda w służbie Lewusa. Nie mogę w to uwierzyć. Rozeszł wodę tak, jak mi kazano, ale Lewus oczekuje, że będę robił codziennie. Ten dureń powinien chyba dostać na łódkę. Możemy z ryżowym księciem pogadać? Mam zanieść wodę zbieraczom. Dobra, to jakieś dwa razy więcej. Okej, znowu dostaliśmy. Trochę wody. Gdzie jest Lewus? Tutaj. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? Chyba muszę ci przypomnieć, kto... Co za... Rozruba! Nie złapaj! Nigdy więcej tego nie próbuj. Z nim w tym momencie. Więc później to zadanie dokończymy. Hej! Więc idziemy dalej, już do nowego obozu. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie, ani wśród tych nawiedzonych świrów.
No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Okay. Uważaj! No, że nie mamy się czego obawiać. No niestety jest to dosyć... niebezpieczny pomysł, tak jak to bezimienny powiedział. Tu jest Homer. Porozmawiajmy z nim. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Jak najbardziej. Właśnie tutaj jest karczma i tam po drugiej stronie jeziora rzeczywiście jest ten topielec, ale chyba na razie nie jesteśmy w stanie go pokonać. On będzie dosyć silniejszym przeciwnikiem. Weźmy sobie do karczmy. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Okej, czyli musimy zostać albo kretem, albo szkodnikiem. Jeżeli dobrze pamiętam, to pójdziemy sobie ogarnąć strój kreta. I będzie to też właśnie pierwsza ze zbroi, którą możemy dostać, że tak powiem, za darmo. Wcześniej mogliśmy ewentualnie kupić sobie... pytajmy z Kordem. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? Okej, możemy się nauczyć walki bronią jednoręczną. W sumie możemy to zrobić. Broń jednoręczna poziom pierwszy. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Broń jednoręczna już mamy na poziomie pierwszym. Jest to rzecz, którą tak czy tak byśmy chcieli robić. Od teraz postać trzyma zupełnie inaczej oręż i ma też inne ruchy, jeśli chodzi o walkę. Nie? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To też jest fajne, udamy się w tą stronę. Tutaj jest kopalnia, w której będziemy mogli dostać pierwszą zbroję. No, chcemy pojedynczo te ścierwojady zagonić. Możemy teraz szybko pokonać te dwa. I idziemy dalej. To chyba jeszcze jakieś kretoszczury powinny być po drodze. Ale to tyle. Nic aż tak bardzo niebezpiecznego nas tutaj raczej nie czeka. Można wejść na górę, ale nie pamiętam, czy coś tu było.
My możemy sprawdzić. Nie, chyba nic tu nie ma. Myślałem, że to się skończyło. To jest właśnie tunel i kilka krytoszczurów. Już zaraz będziemy w kopalni. O, to jest krytoszczur. Wilk. Dobra, jeśli chodzi o to wilka, to on jest dosyć silniejszym przeciwnikiem. Zjedzmy sobie to, co ma na przykład chleb. Zapiszemy sobie. Spróbujemy tutaj zabić tego krytoszczura. I teraz tego wilka. Oczywiście wilk już ma dużo więcej życia. Też akurat nas nie zaatakował, ale jakby nas diabnął, to też jego obrażenia byłyby dużo większe. Myślę, że wilk i krytoszczur może być tak na jakieś dwa strzały. I tutaj już mamy kopalnię. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Jasne. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Nie ma tylko problemu. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję. Z tego co pamiętam, chyba do środka, do kopalni nie możemy wejść, ale teraz musimy szukać jednego z kopaczy, który ma... nie wiem, czy to nie jest ten... Quainino. Oczywiście palam zielsko. Siema, kim jesteś? Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze! Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień, resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Tak. Tak. To świetnie. Zatem wiesz, na co należy uważać. Masz tu swój strój roboczy. Kilof musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy. I pięknie, mamy w tym momencie naszą pierwszą zbroję. W ogóle to mam ten piersi Mordraga, bord do zręczności plus 5. Strój kopacza, ochrona przed broją 10, ochrona przed ogniem 5. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o tą kopalnię, z tego co mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze tutaj. Byśmy chcieli na przykład, tu są tylko najemnicy. Co robi? Chciałem tylko... Jak widzisz, kopalnia jest... Dokładnie, no. Tak, też... Kopalnia jest zamknięta, więc tam nie możemy pójść. No. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o tą kopalnię. Będziemy mogli już sobie pójść do środka tamtej karczmy. Bo już nas wpuszczą. Ja myślę, że... To by było na tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mamy naszą pierwszą zbroję oraz nauczyliśmy się lepiej walczyć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Zostań oczywiście... Zachęcam do oglądania
przyszłych odcinków na pewno się wkrótce pojawią. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie. Cześć!